Krótko, to bardzo zły pomysł. Jest to odgrzewanie w kółko tego samego kotleta, w którym stwarzam jakąś iluzję, że ludzie w różnych państwowych programach mogą coś zyskać. Tymczasem te wszystkie odsetki i tak sami sobie sfinansują z własnych podatków, więc jest kompletnie bez sensu. To jest taka zupełna iluzja oszczędzania, w dodatku pod kontrolą państwa. No, mi przypomina te szkolne kasy oszczędności za mojej młodości. To teraz będą pracownicze kasy oszczędności, do których tam się domyślnie będzie zapisywało. Jak się człowiek nie wypisze, to poleci. Ich żywotność będzie mniej więcej taka jak OFE, a nawet gorsza, no bo to OFE było tak naprawdę lepiej zabezpieczone przed ingerencją państwa niż to jedno głosowanie i tego wszystkiego też nie ma. Więc absolutnie ludzie, nie oszczędzajcie w tym, wypisujcie się z tego jak tylko możecie, nie ufajcie państwu, pokładajcie zaufanie tylko w swoich własnych oszczędnościach, które macie na twardo gdzieś odłożone i w swoich dzieciach, które was być może utrzymają na starość, jak je dobrze wychowacie, jeśli nie pozwolicie rządowi się za bardzo wtrącać w ich wychowanie. Absolutnie nie dla żadnych państwowych regulowanych programów, absolutnie nie dla żadnych dopłat, które sami sobie podatnicy muszą zapewnić. W jednym z raportów wyliczono, że utrzymanie tych jeszcze podwyższonych według projektów stawek dopłat do tych programów, no to będzie kosztowało mniej więcej 0,7% 0,7 punktu procentowego VAT-u dodatkowo podniesionego, tak? No to jest całe, to najlepiej obrazuje bezsens tego przedsięwzięcia. Dziękuję.